Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy free to play, no i jak widzicie od ostatniego odcinka bardzo dużo się zadziało, mamy już ponad 200 poziom, a nawet 216, także już powolutku tutaj zaczynamy omijać co niektórych driftem, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o tą gildię, no co prawda cały czas jesteśmy na ostatnim miejscu, ale tutaj jak widzicie mamy Covena i mamy Painkillera, którzy mają taki sam poziom jak my, także wydaje mi się, alochami są bodajże do przodu z tego co wiem. Także wydaje mi się, że nareszcie tutaj nie będziemy zamykać, nareszcie będziemy mieli, powiedzmy, no nie będziemy zagrożeni, nie? Nie będziemy cały czas tutaj na ostatniej pozycji, no bo nawet nie wypada. Ale może po kolei, no co tutaj się podziało? Na początku pokażę wam ile lochów zrobiliśmy, to wszystko ostatnio nam popadało, także no jest to fajnie, nie? Fajnie dlatego, że zamknęliśmy tak, całe piekło. Zamknęliśmy tutaj 13 piętro, pierwsze piętro tak naprawdę, 13 piętra i jeżeli chodzi o strefę mroku to tak, tornado cały czas nie ruszam, tornado tam sobie zostawiam na jakieś powiedzmy późniejsze etapy gry i tutaj zacząłem tą strefę mroku sobie powoli robić, dlatego że tak naprawdę każdy ten loch pada za pierwszą próbą, zawsze to tam trochę expa, trochę pachołków ubierzemy, więc stwierdziłem, że warto, no i póki co tutaj to robię. Jeżeli już będziemy mieli jakąś blokadę, gdzie nie będziemy dawać rady, to przerzucę się na wieżę. Tą wieżę już w ogóle powinienem o wiele wcześniej robić, dlatego że no ta wieża też mi będzie padać praktycznie za darmo co chwilę. Pierwsza próba to będzie po prostu wygrana, no ale jakoś nie mogłem się do tej wieży zebrać, póki coś mi bardziej zależy na poziomie na tym zwiadowcy free to play, a później będziemy tą wieżę robić. Wiadomo, że tracę dużo golda, no bo tutaj z każdym jakby dniem robienia awki, gdzie ta wieża jest na pierwszym poziomie, no to tego golda na pewno sporo tracimy, no ale trudno, tutaj muszę się tak naprawdę no wybierać, bo atakuję co godzinę te lochy, także muszę wybierać. No dostaliśmy też Esteros, klucz do Esterosu, więc tak, ten Esteros też sobie tam popchnąłem dwa poziomy, bo były proste. Stwierdziłem, że zamknę piekło, stwierdziłem, że zamknę tutaj, w sensie, że pierwsze piętro w 13 piętrze zrobię, te katakumby sobie, katakumby i generalnie te lochy tutaj w mroku pocisnę do momentu, gdzie już będziemy mieli jakiegoś bloka, no i wtedy na spokojnie przejdziemy sobie do wieży, więc taki jest wstępnie plan na tego zwiadowcę. Ale tak jak mówię, może zacznijmy od początku. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to już w sumie druga minuta, ale niech będzie, pamiętajcie o tym, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Teraz macie momencik, żeby zjechać w dół i tego kciuka w górę zostawić. Oprócz tego subskrypcja z dzwoneczkiem, bardzo dużo mi wczoraj subskrypcji doszło, w ciągu jednego dnia chyba ze 100, nie mam pojęcia czemu, ale powoli lecimy po te 12 tysięcy, także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje albo nie ma dzwonka, to może to zrobić teraz. Live'ik na Twitchu zapraszam, w sensie generalnie na Twitcha zapraszam, live'ik będzie najprawdopodobniej jutro o godzinie 18, no i na Discorda dla widzów standardowo. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi tutaj o naszą toaletę, no to mamy w tym momencie aurę 6, 50 many. Na razie tutaj mogę w sumie wrzucać epiki, dlatego że ma jakieś buty? Nie ma, okej, to możemy mu dać, dlatego że tych epików mamy dużo, strasznie tutaj mamy w ogóle zawalony ten ekwipunek, więc wypadałoby się troszeczkę pozbyć tego wszystkiego. A przy okazji mieliśmy misję, żeby wrzucić już w ogóle chyba drugi dzień z rzędu, o ile dobrze pamiętam, mieliśmy misję, żeby wrzucić epik do toalety, więc jest git. Tu możemy sobie kośćmi zagrać, bo mamy akurat darmową próbę, to niech będzie. Możemy sobie zrobić arenkę. Okej, no niestety nie udało się, ale trudno. No i jeżeli chodzi o naszego zarządcę areny, to wygląda w tym momencie tak. No mamy 54 tysiące run, 54,5. Mamy już tutaj prawie 44 do odbioru. W sumie to możemy zrobić tą ofiarę. A nie, to w sumie zepsułem, źle obliczyłem. Chciałem zrobić taką ofiarę, żeby mieć tutaj 100 tysięcy tych run, ale miałem przez 54 i tu miałem 44. Dobra, to nieważne, no to jeszcze tam poczekamy, te 2000 dobijemy. Chciałem to zrobić na odcinku, żeby było równe 100 tysięcy, no ale delikatnie nam zabrakło. No wiadomo, menadżer areny wolno nam idzie, ja też tutaj jakby zmieniłem trochę taktykę, resetuję to rzadziej, żeby się więcej tych run uzbierało. No ale i tak w dalszym ciągu czekamy, żeby tą toaletę sobie rozwinąć, żeby można było kupić ulepszenie do właśnie toalety. Poleciała nam bardzo fajna broń i to już druga z rzędu. Tym razem mamy, zobaczcie, bardzo fajny rozrzucik na zręczność z miejscem na klejnot i obrażenia od zimna 3%. To nam poleciało w ogóle dzisiaj. Jeszcze wcześniej poleciała mi broń bardzo podobna. Dawała mi bodajże 30 średnich mniej, no bo wiadomo, że była tam na wcześniejszy poziom. No i oprócz tego
nie dawała, nie mieliśmy w niej żadnej runy, ale też była na zręczność, też miała miejsce na klejnot, nie mam już jej niestety, bo chyba ją rozmontowałem, tak to bym wam pokazał. W każdym razie, no, te bronie ostatnio nas, powiedzmy, rozpieszczają i dzięki temu właśnie ten level, no, dość mocno nadgoniliśmy, nie oszukujmy się, no bo jednak sami możecie zobaczyć, że, a tu w ogóle wyprawę mamy, sami możecie zobaczyć, że no ten level, odstawaliśmy na około 10 leveli od przedostatniej osoby, no a teraz już mamy praktycznie taki sam, tutaj ma Sebek 217, także jakoś to idzie. Dobra, gabinet magii nas nie interesuje, stojaka w dalszym ciągu nie mamy, co za tym idzie, nie mam w ogóle, jeszcze nie ogarniam itemków na awkę, no bo nie mam na to miejsca, no już wolę trzymać te epiki, wolę ewentualnie jakieś podki zapasowe trzymać, aniżeli się tutaj bawić w te... O, tu mamy w sumie premię do PD 1%, z tego co widzę, tu mamy coś na złoto, no ale bawić się w to w tym momencie, szczerze mówiąc, nie chce mi się, czekam na ten stojak, wtedy będzie to o wiele wygodniejsze. Gramy free to play, więc jakby nic nas nie goni, nie potrzebujemy tam, wiecie, śpieszyć się. Dobra, tu mamy jeszcze jakąś walkę pupili, prawdopodobnie ją przegramy, ale zróbmy to. No właśnie, niestety, siedmiornicę już mamy nakarmioną. Jak wyglądają nasze pupile w tym momencie? Siorb mamy na 74 poziomie, tutaj dzinka na 80, ponik na 70, tutaj mamy już koguta na 60, ostatnio ten ogień nas, można powiedzieć, że rozpieszczał. Oprócz tego dzisiaj muszę znaleźć i złapać ognioplonsa w środową noc, dlatego mam tutaj ustawioną wartę prawie do 18, żeby sobie tego ognioplonsa w tym ogniu złapać. No i w wodzie mamy siedmiornicę, 34 poziom, dzisiaj ubiliśmy też żarłacza, ale generalnie jeżeli chodzi o tą siedmiornicę, no to nie wygląda ona, nie jest ona jakoś super, nie? Ta woda akurat nam dość mocno odstaje, no i w PvP często przegrywamy, nie? Jakby ta siedmiornica już była tak na około 50 poziomie, jak na przykład ten kogut, kogut jest nawet na 60, no to już by to lepiej wyglądało w tym PvP, a na razie się męczymy. Portal mamy 13%, możemy go machnąć, bo raczej wygramy, tak mi się wydaje. Tam mam w ogóle jeszcze poprzedni portal zapisany dla was, ale te walki popokazuję wam na spokojnie na końcu. Także okej, tutaj te uniki jakieś lecą, no ale mam nadzieję, że uda nam się mimo wszystko go pokonać. Co prawda tutaj ryzykowne, no to jest zwiadowca, także no jak on będzie robił tyle uników, to możemy i tych 13% nie zbić. Oczywiście słabe by to było, zobaczcie ile on robi uników w porównaniu do nas. No nie bije nas jakoś mocno, no nie, no to są żarty jakieś, jeżeli my go nie pokonamy teraz. Okej, hitek, dobra, jeszcze jeden musi wlecieć, no unik znowu, my też trochę uników. Okej, udało się, dobra, całe szczęście, bo już się bałem, że tych 13% nie zbijemy, no ale dobra, mamy w tym momencie portal do pokonania 1.5. Lożki wyglądają tak, to już wam pokazałem na samym początku. Myślę, żeby zrobić taki odcinek z tego free to play za jakiś czas, gdzie będziemy tylko tornado klikać, bo prawdopodobnie będziemy mieli trochę prób darmowych oczywiście na początku, więc myślę, że będzie to spoko, tak mi się przynajmniej mnie wydaje. Tu w ogóle ataków nie porobiłem. Właśnie, za 3 godziny twierdza staje na 14. Nie pamiętam, czy już mi się uda ją zrobić od razu na 15, chyba tych surek będę miał jeszcze mimo wszystko za mało, no ale tutaj może kwaterki sobie z jeden poziom podbijemy i na pewno po evencie twierdzy, który najprawdopodobniej będzie w ten weekend, wy już o tym pewnie wiecie, ja jeszcze nie jestem pewien, bo nagrałem to wcześniej niż o 16, no ale mam nadzieję, że ten event twierdzy będzie, to sobie zbierzemy surek na twierdzy 14 i od razu puścimy 15 i potem będziemy lecieć z salką, żeby tutaj troszeczkę pokazać naszą moc, powiedzmy. Tu widzę, że o, w ogóle do gildii to może zaraz przejdziemy. Tutaj widzę, że są jakieś salki 12, 13, no ale dużo ma tą 11, bo dużo osób z tego co wiem właśnie taką taktykę stosuje, żeby tą twierdzę wylecieć z nią jak naj, powiedzmy jak najdalej poziomowo, no i dzięki temu sobie później zdobywać lepsze tam z kółka, z kostek, lepsze paczki z eventu, no i dzięki temu tą salkę sobie po prostu podbić. Dobra, czekajcie, tu może zrobimy jakieś, jak już jesteśmy i tak na odcinku, to może zrobimy jakieś kontry na szybko. Już tak bardzo nie zwracam uwagi, co to są za kontry, byleby ktoś był na zielono i byleby trochę dawał i po prostu robię. Tutaj jeżeli chodzi o podziemia, no to w tym momencie serce 8, ekstraktor 8, trener 8, komnata buduje nam się na szósteczkę, więc tak to wygląda. Władek 6, tutaj ten wehikuł czasu 6, przepraszam 7, także no jakoś to powolutku idzie. No wiadomo, że najbardziej się skupiamy na tych dwóch budynkach i na trenerze, no bo to jest taki priorytet. Dobra, gildia, ostatnio, wczoraj tak naprawdę doszli do nas dwóch mocnych, w sumie głównie Turor, jeden mocny zawodnik, pomóc nam bodajże w lochach, z tego co wiem, ja tutaj nie dowodzę, więc jakby się bardzo nie interesuje, ale z tego co wiem właśnie pomóc nam w lochach, bo w tym momencie mamy 194%, więc no myślę, że z nim te lochy powinny, na pewno 194, tak, 194, także w tym momencie te lochy myślę, że nawet i do 200 możemy pchnąć z nim. Oprócz tego doszedł też Hormon też jest tam w top 30, więc też na pewno wzmocnienie dla nas.
No i co więcej? Chyba tyle tak naprawdę. Wydaje mi się, że co wam miałem pokazać, to wam pokazałem na poczcie. Tak naprawdę zaraz wam pokażę te walki. Kalendarz jeszcze wygląda w następujący sposób. Tutaj mamy odebrane dzisiaj kryształy do kowala. No i niedługo będzie nowy poziom. Jutro w ogóle podka, ale to na inteligencję, więc no za bardzo nas nie interesuje. No i tyle, nie? Tyle. Wydaje mi się, że wszystko, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Gildia w tym momencie też 580 89 rycerzy, bardzo dużo tych rycerzy mamy w ogóle, w porównaniu tutaj na przykład do topek, no oni mają troszkę więcej chyba, no tak, oni mają akurat więcej, ale która gildia jest tutaj top 1? Poczekajcie, no Exitus widzę, że spadło trochę, 592 mają, tutaj ile mają, oni też są mocni, 614, ok, no ale i tak no bardzo tych od nich nie odstajemy, także to jest git, biorąc pod uwagę, że u nas w gildii zakładam bardzo mało osób sobie skipowało te budynki. Dobra, lecimy do tych walk na sam koniec. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, zaczęliśmy to piekło. No i powiem tak, no tutaj jeżeli chodzi o wściekłą duszę, no to zobaczcie, to nam padło 22, potem były dwa dni przerwy, no ale 24, patrzcie ile nam lochów padło. To jest bodajże ten moment, gdzie zmieniliśmy broń, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy tą kuszę starą. To jest walka z magiem, więc ją obejrzymy całą. I właśnie ten mag nam tutaj dwa mocne kryty z naszej strony i nam padł. No wiadomo, że piekło daje nam dwa albo nawet czasem trzy levele, więc jakby to zależy, ile tam expa mamy i na jakim poziomie pokonamy dany poziom. No ale mimo wszystko daje nam bardzo dużo ten loszek. Także tak to wygląda. Okej, no i tutaj mamy starą duszę. Nie, kuszą się chyba posługujemy cały czas tą samą, ale ona też padła. Bardzo nam fajne epiki leciały, ale niestety praktycznie wszystkie bez dziury z tych wszystkich lochów, które zrobiliśmy, więc to też jest no minus dla nas, jakby nie patrzeć. Ale okej, stara dusza padła. Tu wiadomo, że nie będę, jeżeli to nie będzie mag, to nie będę wam tych walk pokazywał w całości, no bo jednak są one długie, nie oszukujmy się. Męczy dusza, no tutaj możecie standardowo patrzeć na poziom, patrzeć na nasze statystyki, jak to wzrastało. No i właśnie, tutaj mamy klatę bardzo fajną, ale niestety bez miejsca na klejnot. No ale męczy dusza pokonana, lecimy dalej. Zlepek potępionych dusz to jest mag, możemy to obejrzeć w całości. No tak samo, no tutaj znowu ta sama broń, ciekaw jestem. Poczekajcie, jakie my tu mamy statystyki? 7204700, a na tej wściekłej duszy jakie mieliśmy? 7504700, okej. To my mamy słabsze statystyki na wściekłej duszy, w sensie mocniejsze statystyki na wściekłej duszy niż tutaj dalej, a przez dwa dni nie mogliśmy ruszyć lochu. Chyba, że nam się skończyła podka na przykład na zręczność, a później nam się jakby odnowiła, w sensie później ją znaleźliśmy gdzieś tam w gabinecie magii i dlatego przez dwa dni nie mogliśmy ruszyć. No już nie pamiętam, jak to było. W każdym razie tutaj cyk, biczownik tak samo pokonany, to jest wojownik. No zobaczcie, no tego 24 naprawdę, no 5 lochów, nie? 5 lochów w piekle, także no dużo nam to dało. I tutaj tym piekielnym ogarem wbiliśmy sobie 200 poziom, także to było 24 kwietnia, obecnie mamy obecnie mamy 28, ok, czyli to już było 4 dni temu. Także no idzie nam to free to play, nie oszukujmy się, że ładnie nam to idzie. No i ja osobiście jestem zadowolony, nie? Ja jestem zadowolony, dobra, to może pominiemy. Aha, i z tego nam poleciał właśnie trinkecik i z niego mamy go założonego do tej pory, no bo na 3 cechy jeszcze z miejscem na klejnot. To chyba był w ogóle jedyny epik, jaki nam poleciał z miejscem na klejnot. Nie jestem tego przekonany, ale tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy portal do piekieł, 25 nam padł, także to też ok. To był chyba 1-3, o ile się nie mylę. No bardzo malutko HP mu tutaj zostało, no i udało nam się go pokonać. Dalej, Robert popijawa. Właśnie, tu nam się odblokował Esteros. Ten teraz bodajże klucz do niego leci właśnie gdy wbijemy 200 poziom. No i tego Roberta popijawy tutaj sobie po dosłownie kilku próbach pokonaliśmy. Wiadomo, jak się odblokowuje Steros, to zawsze te pierwsze dwa padają łatwo. Nieważne, czy tam grasz w free to play, czy grzybisz, czy cokolwiek robisz, no to oni są dość prostymi, powiedzmy, przeciwnikami. Także on nam tutaj padł i za chwilę nam padł też Mańkut Lannister. To tak samo jest wojownik. A, i tutaj nam poleciał z miejscem na klejno na wszystkie cechy i też go sobie bodajże używamy. Dokładnie. No i zobaczcie, jak to wyglądało. No tutaj mieliśmy 24 paradę lochów. Tutaj pokonaliśmy portal do piekieł, ale żadnego lochu. No i tu nam poleciał ten klucz do Esterosu i dwóch sobie pokonaliśmy. Lecimy dalej z tym wodzem Mein Kampf. Bardzo długo się męczyliśmy, bardzo długo on tutaj nam nie chciał paść. Tu zapisałem taką śmieszną próbę, 154 000, to jest wojownik, nie? Więc jednak 10, prawie 11 milionów HP, więc no ciężko, ciężko. No ale patrzcie, no tutaj tego, nie, przepraszam, dzień później nam padł, jakoś nam się tam udało. Aha, ja w ogóle nie śledziłem, kiedy my tak naprawdę zmieniliśmy broń. Poczekajcie, to też jest dość istotne. Jaką my tu mamy broń? Tu już mamy nową. Zobaczcie, nie zauważyliśmy. Tutaj jak tego bijemy, to aha, tu
jest jeszcze ta kusza. Okej, czyli 25 mieliśmy jeszcze tą kuszę i chyba na tym zmieniliśmy broń. Czyli 26 nam poleciała ta. I tak jak mówię, ona była bardzo podobna do naszej obecnej, tylko no wiadomo, na mniejszy level, więc dawała mniej średnich, trochę mniej zręczności, no i nie miała żadnej runy, więc tak naprawdę nasza obecna broń, można powiedzieć, że na ten moment jest niemalże idealna, nie? Dobra, tego pokonaliśmy. Adwokata Diabła od razu tego samego dnia też udało nam się pokonać i na, tak z tego co pamiętam, to była w ogóle pierwsza darmowa próba po tym wodzu Minecraft i udało się. Tu znowu jakaś klata, zobaczcie, no plus 49, plus 850 pancerza, no ale niestety bez miejsca na klejnot. No i na koniec Belzebos, czyli bodajże ten boss tego właśnie piekła, o ile się nie mylę, to jest tak samo wojownik. No dużo tu było tych wojowników, tu te buty tak samo, no zobaczcie, plus 71, 518 pancerza, no i znowu bez miejsca na klejnot. I okej, tu sobie, aha, ja w ogóle zapominam wam zapisywać stref mroku, muszę o tym pamiętać, to sobie zapiszemy, bo to zrobiłem dzisiaj rano i szamana Udu zrobiłem dzisiaj rano, ale zapominam wam tego totalnie zapisywać. No ale jak to tu wygląda, praktycznie wszystko pokonujemy z marszu, nieraz nawet nie walczymy my, tylko pachołki nasze pokonają. Tu jakiś naszyjnik na wszystkie cechy, to wam tak na szybko przelecę. Tu zobaczcie, Kunegunda pokonała, jakaś klata na wszystkie cechy. No wiadomo, to wszystko sobie tam ubieramy, te pachołki w miarę możliwości. Tutaj tak samo jakiś naszyjnik na wszystkie cechy. Szkielet wojownik nam padł dzisiaj rano. Oczywiście tam więcej było pokonanych, jak zresztą widzieliście na początku, jak pokazywałem lochy. No ale niestety nie udało, nie zapominam tego zapisywać, muszę o tym pamiętać. Tutaj szkielet wojownik ledwo, bo ledwo, ale pokonany, znowu na wszystkie cechy coś. I okej, może jeszcze szamana Udu wam pokażę. To jest tak naprawdę, poczekajcie, to jest, okej, tutaj mamy znowu na wszystkie cechy klatę, udało się pokonać 10.23, czyli to już było dzisiaj, tak jak mówię. No i dzisiaj też przed odcinkiem pokonaliśmy licho piekielne, zobaczyłem, że mam na nie 7% szans, więc stwierdziłem, że sporo. Wiedziałem, że też osoby z dołu gildii, które mają bardzo podobne levele i statystyki, również już miały pokonany ten loch, więc stwierdziłem, że spróbujemy, no i to licho piekielne udało nam się pokonać. Także jeżeli chodzi o takie lochy, które nam dadzą dużo expa, no to już jest, mamy obecnie dopchany pod sam, nazwijmy to, kurek, że tak powiem. No i wiadomo, że tak jak mówiłem, teraz się zajmujemy tą strefą mroku, a jak ta strefa mroku, już będą z nią problemy, to lecimy do wieży. Ta wieża jest no na tragicznym poziomie, już myślę, że tak z 20 nawet powinienem w niej mieć, no ale tak to wygląda. Z licha piekielnego nam poleciał trinket, plus 17 na 3 cechy, no ale niestety bez miejsca na klejnot. Zobaczcie, on nam dał w ogóle 180 milionów expa, także no dwa levele ponad, nie? Zobaczmy, że dwa levele ponad, a na przykład tutaj szaman Udu, powiedzmy, on nam dał 8 milionów expa, czyli no te strefy mroku dają bardzo mało, no ale też padają od razu za darmówkę, więc no tak to po prostu wygląda. Dobra, to by było chyba na tyle, także ładnie tutaj pocisnęliśmy na tym zwiadowcy free to play, ładnie nam to idzie, ja jestem osobiście bardzo zadowolony, bo nareszcie coś się zaczęło ruszać. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, jedyna rzecz, jaką do jakiej mogę się przyczepić, to te runki. No już tutaj staram się od tak naprawdę jakoś tygodnia plus minus nie zapominać o rozwoju tych run, bo jednak przez to, że zapominam, jestem dość mocno w plecy. No ale co zrobić, no nieraz się zdarzy zapomnieć, no i nic na to nie poradzę. No to nie jest niestety, no na magu to inaczej działa, bo wiadomo, że tam lecimy tą arenę na grzybach, tutaj niestety nie, więc no wiadomo, ale no powolutku do przodu i tak z samymi toaletami będziemy te maksy zdobywać. No długo nam to zejdzie, długo nam zajmie, powiedzmy, no więc co mogę powiedzieć, no na razie lecimy jak lecimy. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Przypominam o zostawieniu kciuku w górę, możecie teraz zostawić tego kciuka. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, na którym będzie live'ik prawdopodobnie jutro o 18, czyli w czwartek. Wbijajcie sobie też na Discorda dla widzów, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Raz jeszcze dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!